Zaprzestanie odbioru ścieków z wysypiska śmieci zapowiadają sądeckie wodociągi, wypowiadając jednocześnie umowę spółce Nowa. Powodem są poważne naruszenia. Zdaniem zarządu spółki sądeckie wodociągi do kanalizacji zamiast odpadów płynnych trafiały odpady stałe, co nie tylko spowodowało awarię urządzeń, ale stanowiło poważne zagrożenie dla środowiska. Nie prowadzono prawidłowej gospodarki rozdziału odpadów, odcieków z czaszy na odpady stałe i odpady ciekłe. Odpady ciekłe do nas mogą trafić. Co jakiś czas zrobimy badania, dlatego że odpady, które bardzo przekraczają normy, mogą doprowadzić do tego, że zatruje się nasze złoże biologiczne. I to już wtedy, proszę Państwa, może grozić sytuacją taką, jak miała Warszawa, tylko z innego powodu, czyli Czajka 3. Tak? Nie będzie oczyszczać ścieków, tylko będzie zrzucać nieoczyszczone ścieki, bo złoże biologiczne obumrze. Kontrola prawidłowości odprowadzania ścieków z wysypiska przy ulicy Tarnowskiej miała miejsce 9 marca, tuż po awarii, w wyniku której ścieki zatkały odpływ i wylały się na drogę. 9 marca mieliśmy wczoraj rano awarię, zablokowanie kanału i wylew ścieków. Usunęliśmy i stwierdziliśmy właśnie, skąd biorą się nasze problemy i co tak naprawdę spółka Nowa usiłuje nam dostarczać na sądecką oczyszczalnię. Sygnały o nieprawidłowościach w odprowadzaniu ścieków z administrowanego przez spółkę Nowa wysypiska pojawiały się także wcześniej. W styczniu bieżącego roku przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ze składowiska do kanalizacji sanitarnej ściekach było przekroczone o ponad 1200%. To zdarzenie wczorajsze nie jest pierwszym zdarzeniem, które miało miejsce na odcinku, podkreślę, kanalizacji, która jest wyłącznie eksploatowana przez spółkę Nowa. Nikt inny tam nie użytkuje tego odcinka. W miesiącu styczniu, w połowie miesiąca stycznia, miała miejsce pierwsza awaria, która też była spowodowana niewłaściwą eksploatacją, ale dodatkowo podczas jej usuwania okazało się, że na terenie działki należącej do spółki Nowa było uszkodzenie mechaniczne rurociągu, które wystąpiło w miejscu, gdzie się rurociąg krzyżował z potokiem Kratówka, więc widocznie ktoś tam wykonywał jakieś prace czyszczące, uszkodził nasz rurociąg, nie naprawił go w sposób profesjonalny, zgodny z techniką i ten stan doprowadził do tej pierwszej awarii. W wyniku rażącego naruszenia zapisów umowy spółka sądeckie wodociągi wypowiedziała ją spółce Nowa w terminie 20 dni. Mogąc wypowiedzieć i zaprzestać odbioru ścieków dzisiaj natychmiast, przychyliliśmy się jakby do społecznego bezpieczeństwa i daliśmy termin 20-dniowy, który mamy normalnie zapisany w umowie. Natomiast biorąc pod uwagę to, co jest, powinniśmy wypowiedzieć i zaprzestać odbioru ścieków w dniu dzisiejszym, natychmiast. Natomiast daliśmy 20 dni na to, żeby odpowiednie służby zapoznały się z sytuacją, a spółka Nowa, żeby podjęła działania w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania składowiska. Ponieważ po 20 dniach my zaprzestaniemy, mamy w tej chwili wypowiedzianą umowę, nie będziemy odbierać tych ścieków, a warunkiem zawarcia nowej umowy jest zaakceptowanie przez sądeckie wodociągi takich warunków, które w pełni zabezpieczą naszą oczyszczalnię oraz sieć kanalizacyjną. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z prezesem spółki Nowa, Krzysztofem Krawczykiem. Prezes do przedstawionych przez spółkę sądeckie wodociągi informacji odniesie się tuż po zapoznaniu się z dostarczonymi mu pismami, a te na jego ręce trafiły dopiero rano. Podczas kontroli prowadzonej przez pracowników sądeckich wodociągów byli też obecni przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. O jej wynikach zostały natomiast poinformowane władze spółki Nowa, prezydent Ludomir Handzel, Sanepid oraz Wody Polskie. Sprawa trafiła także do prokuratury.